Gdy Wiktor Kalivoda wziął udział w czeskiej wersji milionerów i wygrał całkiem pokaźną sumkę, pojawiła się szansa, że jego życie w końcu się zmieni. Ten inteligentny mężczyzna dotychczas nie miał pracy ani pomysłu na życie. Od zawsze miał też problem z dogadywaniem się z ludźmi. Jego mroczna natura coraz bardziej dawała o sobie znać. Rok po emisji odcinka Milionerów z jego udziałem znowu zrobiło się o nim głośno. Tym razem niestety zapisał się w historii Czech w najgorszy możliwy sposób. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Był początek marca 2004 roku. Wieczorem tysiące czeskich widzów usiadło przed telewizorami, by obejrzeć Milionerów. Kilka minut przed końcem pojawił się nowy uczestnik. 26-letni wówczas Wiktor Kalivoda najszybciej poradził sobie z uszeregowaniem ułamków w kolejności od najmniejszego do największego. Po chwili na ekranie pojawiła się jego twarz. Prowadzący przywitał się z nim i zaprosił do gry. Łysy mężczyzna z delikatnym zarostem, ubrany cały na czarno, zajął fotel gracza. Delikatnie się uśmiechnął. Po chwili pojawiło się pierwsze pytanie. Wiktor musiał dokończyć czeskie przysłowie. Nie wahał się z odpowiedzią. Udało mu się wygrać 1000 koron. Wtedy właśnie dobiegł końca odcinek. Prowadzący poinformował publiczność, że Wiktor będzie miał okazję powalczyć o milion w następnym programie. Wyemitowano go 3 dni później. Uczestnik odpowiedział dobrze na 10 pytań, wykorzystał wszystkie koła ratunkowe i udało mu się dobić do gwarantowanej sumy 320 tysięcy koron. Jednak już przy kolejnym poniósł porażkę. Mimo to odszedł z niemałymi pieniędzmi, za które mógłby wiele kupić, wyjechać lub spełnić marzenie. On zamiast tego kupił 2 pistolety, Glocki 34. Zadbał również o to, aby amunicji mieć pod dostatkiem. Jedna z tych broni została znaleziona przez mieszkańca Pragi w śmietniku, jakiś czas później. Powiadomił o tym policję. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że broń została kupiona legalnie. Liczyli, że dzięki temu dowiedzą się, do kogo należała. Mieli szczęście. Ustalili, że właścicielem był Wiktor. Skontaktowali się z nim. Chcieli, by przybył na komisariat w celu przesłuchania. Nie mogli tego tak zostawić. Ktoś stracił broń palną, która teoretycznie mogła posłużyć do niecnych celów. Co prawda nigdzie w okolicy w tamtym czasie nie zgłoszono przestępstwa, w którym mogła być użyta. To jednak niczego nie wykluczało. Musieli dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. Tyle, że pojawił się pewien problem. Wiktor nie chciał z nimi współpracować. Próbowaliśmy nawiązać z nim kontakt, ale on w żaden sposób nie reagował. Ignorował nas. Nie odebrał nawet broni, pozostawiając ją na komisariacie. Sprawa wydawała się coraz dziwniejsza. Mimo to policjanci nie potrafili ustalić, co takiego się za nią kryło. W każdym razie 26-latek miał także 2. Glocka. Kilkanaście miesięcy później postanowił go użyć. Każdy, kto go poznał, uważał, że to dziwny mężczyzna. Był bardzo inteligentny. Jego IQ wynosiło podobno 130. Natomiast nie dogadywał się z ludźmi. Zapamiętano go jako wycofanego, wiecznie milczącego. Samotnego wilka, stroniącego od kontaktów z innymi. Najlepiej czuł się w swoim własnym towarzystwie. Zgromadził wokół siebie kilku znajomych, z którymi nie łączyła go głęboka więź. Oni zadawali się z nim wyłącznie dlatego, że mieli w tym jakiś interes. Jeden z kolegów z czasów szkolnych lubił chodzić do niego do domu. A to tylko dlatego, że Wiktor miał komputer. W latach 90. nie był to jeszcze powszechny sprzęt. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Pomimo ponadprzeciętnej inteligencji, z perspektywy nauczycieli, nie wyróżniał się na tle innych uczniów. Prawdopodobnie nie chciał na siebie ściągać uwagi. Wolał stać z boku niż się wychylać. Lub najzwyczajniej w świecie, nie lubił się starać. Nie wykorzystywał w pełni swojego potencjału. Mimo to uczył się dobrze. Szczególnie odnajdywał się w przedmiotach ścisłych.
Jego ulubiona była matematyka i fizyka. Ci, którzy znali go ze szkolnych lat, zapamiętali go jako chłopaka bez emocji. Nigdy nie pokazywał tego, czy był szczęśliwy, smutny, zadowolony czy zdenerwowany. Wiecznie miał jeden wyraz twarzy. Kompletnie beznamiętny, z pustym spojrzeniem. Tak właśnie zachowywał się podczas gry w milionerach. Czasami zdobywał się tylko na delikatny uśmiech. Jednak widzowie zwrócili uwagę, że nie było widać po nim większego entuzjazmu, radości czy nawet stresu. Tych wszystkich uczuć, które towarzyszą przeciętnej osobie w tak emocjonującym momencie, jakim jest występ przed publicznością, w studiu i kamerami. Za wyjątkiem jednego momentu, kiedy dowiaduje się, że odpowiedział poprawnie na pytanie za 320 tysięcy koron. Wtedy przejeżdża palcem w okolicy oka, zupełnie jakby chciał otrzeć łzę. Czy faktycznie to zrobił? Czy był to tylko sztuczny gest, by jak najlepiej wypaść w telewizji? Tego jedynie możemy się domyślać. Pochodził z miejscowości Slany. Tam skończył liceum. Potem poszedł na studia do większego miasta. Wybrał pedagogikę, a później informatykę. Ale żadnego z tych kierunków nie skończył. Miał też problem ze znalezieniem pracy. Zdecydował się na szkołę policyjną i przez chwilę pełnił służbę w komisariacie w Pradze. Szybko zrozumiał, że to nie jest profesja dla niego i zrezygnował. Później został motorniczym. W tym również najlepiej się nie odnalazł. Przez długi czas żył na bezrobociu. Na szczęście mógł liczyć na pomoc finansową od rodziców. Ojciec, wysoko postawiony urzędnik NATO i matka, lekarka prowadząca własną praktykę, chętnie go wspierali. Jednak on wolałby mieć swoje własne pieniądze. Dlatego między innymi poszedł do milionerów. Chciał wygrać jak największą sumę. Liczył na milion. Miał nadzieję, że z jego inteligencją uda mu się. Poległ jednak na pytaniu dotyczącym ojca dwóch wybitnych czeskich artystów, braci Čapek. Nie wiadomo zbyt wiele o jego życiu prywatnym, jak wyglądały relacje z najbliższymi. Natomiast na pewno miał problemy z nawiązywaniem relacji z kobietami. Choć niewątpliwie podobał się wielu. Dobrze wyglądający 20-parolatek, inteligentny i wywodzący się z dobrej rodziny, na pewno przyciągał uwagę. Mimo to, gdy przechodziło do poznania jakiejś przedstawicielki płci pięknej, czuł się niezręcznie. Kontakty międzyludzkie od zawsze spędzały mu sen z powiek. Z paniami było jeszcze gorzej, bo do tego dochodził aspekt intymny. Koledzy nie pamiętali, by kiedykolwiek miał dziewczynę lub umówił się z kimś na randkę. Przynajmniej nie mieli żadnej wiedzy na ten temat. Nie pokazywał tego po sobie, ale wzbudzało w nim to ogromną frustrację, zwłaszcza w dorosłym życiu. Czuł, że jego życie nie ma sensu. Brak prawdziwych przyjaciół, partnerki i pracy równało się dla niego z brakiem jakichkolwiek perspektyw. Na pozór wiecznie obojętny, czuł się źle. Nachodziły go ponure myśli, które ewoluowały w kierunku odebrania sobie życia. Snuł wizję. Sam przyznał, że podjął się kilku prób odebrania życia. Na przykład wdrapał się na barierkę mostu. Chciał skoczyć, ale ostatecznie tego nie zrobił. Spróbował jeszcze parokrotnie, ale zawsze brakowało mu odwagi. Podobnie było z żyletką, którą chwycił, by podciąć żyły. Wbił ją w skórę, ale nie na tyle mocno, by naprawdę coś mu się stało. Chciał zrobić krzywdę, ale zdał sobie sprawę, że być może nie sobie, tylko komuś innemu. Od zawsze lubił czytać, zwłaszcza kryminały czy brutalne historie oparte na faktach. Pewnego dnia przeczytał książkę o Oldze Hepnarowej. Oczywiście słyszał o niej już wcześniej, ale nie znał szczegółów. Urodziła się na początku lat 50. w Pradze, wówczas jeszcze w Czechosłowacji. Miała 22 lata, gdy wjechała furgonetką w tłum ludzi czekający na przystanku tramwajowym. Śmierć poniosło 8 osób, a 12 zostało rannych. Dzień przed dokonaniem zbrodni wysłała list do dwóch lokalnych redakcji. Napisała w nim m.in. słowa, których nie dało się zapomnieć.
Ja, Olga Hepnarowa, ofiara waszego bestialstwa, skazuję was na karę śmierci przez przejechanie. Nigdy nie wyraziła skruchy. Żałowała jedynie, że nie zginęło więcej ludzi. Sąd nie miał wątpliwości co do jej winy. Skazał ją na najwyższy wymiar kary, czyli na śmierć. Wyrok wykonano kilkanaście miesięcy później przez powieszenie. Olga była ostatnią kobietą w Czechosłowacji, którą spotkał taki los. Historia masowej morderczyni z Pragi do dziś wzbudza wiele emocji. Stała się inspiracją dla licznych filmów i książek. Miała pełnić rolę pewnej przestrogi. Jednak dla Wiktora stała się czymś innym, instrukcją. Życiorys Olgi wywarł na nim piorunujące wrażenie. Nie mógł pozbyć się uczucia, że coś ich łączyło. Oboje pochodzili z tak zwanych dobrych domów. Ona również miała matkę lekarkę i ojca wysoko postawionego urzędnika. Pieniędzy u nich nie brakowało, ale nie mogła znaleźć z nimi nici porozumienia. Od najmłodszych lat dręczyły ją myśli samobójcze. Chciała się zabić. Trafiła nawet do szpitala psychiatrycznego. Miała problem ze zbudowaniem relacji z innymi. Najbliższymi dla niej osobami w życiu byli rodzice, z którymi nie najlepiej jej się układało. Potrzebowała kogoś, kto by ją zrozumiał. Czuła się outsiderką, znajdującą się poza systemem, wykluczoną ze społeczeństwa. Interesowała się kobietami. Z kilkoma weszła w relacje, które nie były szczególnie długie i trwałe. Nie radziła sobie z nimi. W sytuacjach intymnych czuła się nieporadnie. Lubiła być sama. Dużo czytała. Wyróżniała ją ponadprzeciętna inteligencja, choć ludzie najczęściej nie mieli okazji, by się o tym przekonać. Kiedy Wiktor dowiedział się o tych fragmentach życia Olgi, poczuł, jakby odkrył swoją bratnią duszę. Dużo ich łączyło, zwłaszcza to, że oboje byli niezrozumianymi wyrzutkami. Nie mogli znaleźć w nikim oparcia, w szczególności w rodzinie. Z obcymi, nowo poznanymi ludźmi nie wiedzieli, jak złapać kontakt. Intymne relacje z kobietami wydawały im się jeszcze bardziej skomplikowane. Zanim Olga zdecydowała się wypożyczyć furgonetkę, do głowy przyszło jej jeszcze kilka innych przerażających pomysłów. Rozważała zakupienie broni i strzelanie do przechodniów, czy wykolejenie pociągu. Kaliwoda również fantazjował o dokonaniu strzelaniny. Postanowił wybrać się do praskiego metra z bronią. Wiedział, że spotka tam tłum. Pewnego dnia przyszedł tam z zamiarem odebrania ludziom życia. Glocka ukrył za gazetą, tak by nikt go nie zauważył. Teoretycznie był gotowy wystrzelić, ale tego nie zrobił. Jak sam później przyznał, nie mógł pociągnąć za spust. Coś, czego sam nie rozumiał, powstrzymywało go. Czasami, gdy wsiadał do tramwaju, miał przy sobie pistolet, ale znowu pojawiała się w nim wewnętrzna blokada, która nie pozwalała na realizację morderczego planu. Sam nie rozumiał, o co w tym chodziło, co go powstrzymywało. Podczas przesłuchania powiedział, że nie potrafił pociągnąć za spust. Jednak wola odebrania komuś życia była silniejsza. Z tego względu postanowił potrenować. Zaczął od łatwiejszego celu. Wielu okrutnych zabójców zaczęło od zabijania zwierząt. Zazwyczaj wybierali te mniejsze, jak psy czy koty. Ale on jesienią 2004 roku wybrał się na pastwisko należące do nieznanego mu rolnika. Zabił dwie krowy kilkoma strzałami w głowę. Szybko zbiegł z miejsca. Pozostał niezauważony. Właściciel zwierząt zgłosił zdarzenie na policję. Jednak śledczy nie namierzyli sprawcy. Sprawa nie wydawała się ważna. Nikomu nie przyszło do głowy, że pewien mężczyzna przygotowuje się do dokonania jeszcze gorszego czynu. Często bywał też na strzelnicy. Chciał przyzwyczaić się do dotyku broni i dźwięku wystrzału. Chciał być z tym oswojony. Tak, by już nigdy więcej nie stchórzyć. By dokonać to, czego pragnął. Zdał sobie sprawę, że strzelanina w metrze może być ponad jego siły. Że powinien zacząć od czegoś prostszego. Mniej ofiar i to najlepiej w jakimś odosobnionym miejscu. Tak, by nie znalazło się zbyt wielu świadków. Odczekał jeszcze kilka miesięcy. W głowie ułożył plan, co miało nastąpić.
uważał, że jest wystarczająco przygotowany. 13 października 2005 roku pojechał do miasteczka Nedwiedice, położonego w południowej części Moraw, około 190 km od Pragi. W okolicy znajduje się zabytkowy zamek i klimatyczny las. Jednak nie miał zamiaru zwiedzać. Wybrał się tam w ściśle określonym i przerażającym celu. Wziął ze sobą broń i dużo amunicji. Nie myślał, kogo powinien zaatakować. Nie miał w głowie żadnej ofiary idealnej, tak jak zdarza się to w przypadku innych sprawców. Czasami dla zabójcy ogromne znaczenie odgrywają takie szczegóły jak płeć, wiek czy nawet kolor włosów. W przypadku Wiktora prezentowało się to inaczej. On po prostu chciał zabić. Nie miało znaczenia kogo. Bożena i Franciszek wielokrotnie przechadzali się tym lasem. Spacery w tamtym miejscu stały się ich pewnego rodzaju rytuałem. Dodatkiem do rutyny. Tak też było w czwartkowe popołudnie, 13 października. Przy okazji zbierali suche drewno i gałęzie, ciągnęli za sobą wózeczek. Już mieli wyjść z lasu. Znaleźli się blisko chatki leśników. Jednak na ich nieszczęście, na swojej drodze spotkali Wiktora. Stał około 10 metrów dalej. On, kiedy tylko zauważył małżeństwo, wyjął broń i wystrzelił. Nie wahał się tak jak wcześniej. Kule przeszły klatkę piersiową i głowę kobiety oraz jej męża. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Zabójca nie dotykał zwłok. Niczego stamtąd nie zabrał. Po prostu uciekł. Zaszył się we wcześniej wynajętym pokoju hotelowym i tam rozmyślał o dokonanej zbrodni. Napawał się nią. Zwłoki małżeństwa krótko później zostały odnalezione. Policjanci poinformowali syna. Dorosły mężczyzna w dalszym ciągu z nimi mieszkał. Później przyznał, że w dniu ich śmierci, zanim jeszcze wyszedł do pracy, zjadł z matką i ojcem posiłek. Zazwyczaj tego nie robił, ale tamtego dnia jakiś głos w głowie podpowiedział mu, żeby zasiąść do stołu. To był ostatni raz, kiedy z nimi rozmawiał. Kobieta w chwili śmierci miała 64 lata, a mężczyzna 70. Byli małżeństwem z długim stażem. Oboje byli na emeryturze. Cieszyli się ze spokojnych chwil spędzonych ze sobą. Nie mieli żadnych wrogów. W ich życiu nie było absolutnie nikogo, kto mógłby chcieć ich śmierci. Śledczy już na początku założyli, że staruszkowie najprawdopodobniej stali się przypadkowymi ofiarami jakiegoś szaleńca. Na zabójstwie starszego małżeństwa apetyt Wiktora się nie skończył. Rozsmakował się w zabijaniu i chciał spróbować kolejny raz. 3 dni później, 16 października, wybrał się do Malikowic, kolejnej niewielkiej miejscowości, w której mieszkańcy wiedli spokojny żywot. Jednak wszystko się zmieniło, gdy się tam pojawił. Jarosław zawsze wieczorami wychodził na spacer ze swoim ukochanym psem. Tyle, że tamtego dnia długo nie wracał. Żona zmartwiła się. Minęło kilka godzin, a męża w dalszym ciągu nie było. Postanowiła wyjść z domu i sprawdzić, czy nic złego się nie stało. Mężczyzna miał swoją ulubioną trasę spaceru ze zwierzakiem, którą ona dobrze znała. Poszła tam. W pewnym momencie zauważyła na ścieżce ciało nieprzytomnego mężczyzny i mnóstwo krwi. Gdy podeszła bliżej, z przerażeniem odkryła, że to właśnie jej mąż. Niestety było już za późno. Biznesmen nie żył od jakiegoś czasu. Późniejsza sekcja wykazała, że został 4-krotnie postrzelony, m.in. w głowę. Otrzymał w tę część ciała również kilka uderzeń tępym narzędziem. Obrażenia sugerowały, że próbował uciec, ale zabójca ostatecznie mu to uniemożliwił. Medyk sądowy wyjął z ciała Denata pociski. Udało się ustalić typ broni palnej, która została wykorzystana. Śledczy zajmujący się tą sprawą dość szybko znaleźli powiązanie z zabójstwem małżeństwa sprzed kilku dni. Okazało się, że wykorzystano ten sam pistolet, a konkretnie Glocka 34. Powiązano ze sobą te przestępstwa. Śledczy z dwóch różnych jurysdykcji doszli do przerażającego wniosku. W krótkim odstępie tajemniczy strzelec zabił 3 osoby. Zrozumieli, że mieli do czynienia z tym samym człowiekiem. Sprawca otrzymał przydomek leśnego mordercy. Dwie grupy policjantów przesłuchały świadków.
w pobliżu jednego z miejsc zbrodni kręciło się kilku grzybiarzy. Jedna osoba zwróciła uwagę na młodego, podejrzanie wyglądającego mężczyznę i ciemny samochód. Sprawdziliśmy kamery monitoringu umiejscowione w pobliżu lasu. Dzięki temu ustalili tablice rejestracyjne. Okazało się, że należał on do lekarki w średnim wieku. Jak możecie się domyślić, matki Wiktora. Kolejny trop pojawił się dzięki zebranym pociskom. Mężczyzna posiadał broń legalnie. Zdobył pozwolenie, więc widniał w rejestrze. Odkryto również, że kilka miesięcy wcześniej jeden z pistoletów został znaleziony w praskim śmietniku. Były to poszlaki, ale trzeba przyznać, że solidne. 20 października, tydzień po zabójstwie małżeństwa, śledczy pojechali pod dom Kaliwodów. Bezrobotny Wiktor mieszkał wówczas z rodzicami. Policjanci czekali pod domem. W końcu stamtąd wyszedł. Na ramieniu miał przewieszoną torbę sportową. Został aresztowany. Nie stawiał oporu. Nie próbował uciekać. Ku zdziwieniu policjantów sam przyznał się do wszystkiego. Powiedział do nich: tak, to ja. We wspomnianej torbie miał pistolet i 350 nabojów. W trakcie składania wyjaśnień na komisariacie opowiedział niemal o wszystkim. O tym, że poszedł do milionerów, by wygrać dużo pieniędzy. Potem kupił dwa pistolety i amunicję. Wspomniał o tym, że planował dokonać krwawej rzezi na przystanku, że zabójstwa w lesie miały być pewnego rodzaju rozgrzewką. Śledczy zrozumieli, że gdyby tak szybko go nie schwytali, w gazetach rozpisywano by się o masowym mordercy z metra. W jego wyjaśnieniach znalazły się też odniesienia do prywatnego życia. Przyznał, że czuł się wyalienowany i inny od reszty społeczeństwa. Wypowiedział znamienne słowa: nie ma dla mnie przyszłości. Nawiązywał do wcześniejszych prób odebrania sobie życia. Policjanci dowiedzieli się, że niewiele brakowało, a byłaby kolejna ofiara. 19 października Wiktor chciał zastrzelić pewnego starszego pana, mieszkańca wioski w pobliżu Slanych, który wyszedł do lasu po drewno. Jednak na szczęście do tego nie doszło. Sprawca nie pociągnął za spust. Wiktor mówił spokojnie, bez cienia zdenerwowania czy jakichkolwiek innych emocji. Zupełnie jakby opowiadał o czymś zgoła innym niż brutalne morderstwa, których się dopuścił. Śledczy byli przerażeni tą obojętnością. Odnieśli też wrażenie, jakby nie przejmował się tym, że został ujęty. Już kiedy zakuwali jego ręce w kajdanki, czuli, jakby on na to czekał. Powiedział prawie o wszystkim. Zabrakło tylko wyjaśnienia motywacji. Co skłoniło go do tak okrutnych czynów? Kiedy policjanci próbowali się tego dowiedzieć, zderzyli się ze ścianą. Wyglądało na to, że tę jedną rzecz Wiktor chciał zatrzymać dla siebie. Choć przyznał, że zafascynowała go postać Olgi Hepnarowej. Najsławniejsza czechosłowacka masowa morderczyni stała się dla niego niechlubną inspiracją. W jej działaniu dostrzegł dzieło. Czuł, że musi je dokończyć. Że ona by chciała, by znalazł się jakiś kontynuator. Że on nadawał się do tego idealnie. To dawało pewne wskazówki, co mogło być jego motywacją. Przyznał, że towarzyszyła mu pustka i brak jakichkolwiek perspektyw. Czy w ten sposób chciał nadać swojemu życiu sens? Znaleźć się w końcu na świeczniku? Są to jedynie domysły, których Wiktor nigdy jednoznacznie nie potwierdził. Zdaniem psychologa, który z nim rozmawiał, Wiktorem nie kierowała nienawiść do ludzi. Dążył do autodestrukcji i to paradoksalnie pociągnęło za sobą niewinne ofiary. Pojawiła się też teza, że zmagał się z pewnym schorzeniem lub zaburzeniem psychicznym. Czymś, co ograniczyło lub nawet całkowicie zniosło jego poczytalność w chwili popełnienia czynów. Psycholog stwierdził, że to wysoce inteligentny mężczyzna, który nigdy nie chciał w pełni wykorzystać swojego potencjału. Dlatego najprawdopodobniej w jego życiu było tyle niepowodzeń. Dość szybko dało się zauważyć, że to ktoś pozbawiony empatii. Cechowało go niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie, drażliwość i egocentryzm. Wykazywał brak zainteresowania otoczeniem. Specjalista wykrył u mężczyzny pewne zaburzenia osobowości, które jednak nie są chorobą psychiczną.
ocenił, że aresztowany był poczytalny i powinien odpowiedzieć przed sądem za zarzucone mu czyny. W areszcie Wiktor próbował po raz kolejny odebrać sobie życie. Jego samopoczucie drastycznie się pogorszyło. Mimo to proces ruszył w 2006 roku. Przyznał się do winy, ale w dalszym ciągu nie wyjawił swojego motywu. Sąd uznał go winnym zarzucanych mu przestępstw. Wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności. Adwokat próbował odwołać się od wyroku i liczył na jego skrócenie. Jednak skład sędziowski nie chciał zmniejszyć odsiadki zabójcy, który nie wyraził skruchy. W jego przypadku teoretycznie przewidywano, że będzie mógł ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po 20 latach. Teoretycznie, bo stróże prawa i psycholodzy mieli odmienne zdanie na ten temat. Uważali, że jest to przestępca, który nie ma najmniejszych szans na resocjalizację. Już po usłyszeniu werdyktu, Wiktor zapowiedział, że odbierze sobie życie. I tak też się stało. 26 września 2010 roku podciął sobie żyły. Tym razem nie udało się go uratować. Zmarł 2 tygodnie po swoich 33 urodzinach. W kwietniu 2024 roku w czeskich kinach premierę miał film pod tytułem Lesni Wrach, czyli w tłumaczeniu na język polski Leśny Morderca. Jest to opowieść o jego zbrodniach i kilku miesiącach, które je poprzedziły. Próba przeniknięcia do umysłu okrutnego sprawcy, o którym Czesi woleliby nigdy nie usłyszeć. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Odcinek 334 czeskiej wersji programu Milionerzy z 2004 roku. Artykuł Wacława Janaty pod tytułem Lesni wrach Kaliwoda chciał być milionarzem. Z 350 naboi planował terrorystyczny utok w metru. Opublikowane na portalu CNN Prima News 20 kwietnia 2022 roku. Artykuł Sztepana Karlesza, Wychral w milionarzi, Donuty Lame Hepnarowa, wyswetlował Lesny wrach Kaliwoda. Opublikowany na portalu Express 17 listopada 2018 roku. Artykuł pod tytułem Olga Hepnarowa, The Last Woman Executed by Czechoslovakian Government. Opublikowany na portalu Prague Morning 8 stycznia 2023 roku. Inne artykuły prasowe opublikowane na takich portalach jak Idnes, Express, Blesk, Dwojka czy World Today News.